Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. W pani drugi domu tak naprawdę. A podoba się w moim drugim domu? No pięknie, jak zwykle. I też pachnie. Pachnie, więc zapach chyba ważny jest też, nie tylko... No pachnie mną, pachnie faworkami, bo już jest koniec karnawału. Pachnie, nie pachną amaryllisy, no ale następne kwiaty zawsze są białe lilie, pachną bardzo dobrze. No i pachnie dobrym jedzeniem. Tu od 1410 roku jest winiarnia. Mhm. I okazało się, że też była restauracja prowadzona przez kucharza Kraba. Karab się to nazywał. No, powiem zupełnie szczerze, że historia Fukieres nie bywała, jest to najstarsza restauracja w Polsce. Będzie co opowiadać. Chodźmy do kolejnego miejsca, gdzie tak naprawdę moim zdaniem wspaniała dusza, wspaniałe wspomnienia, no bo restauracja to też ludzie, a wiele wspaniałych osobistości w Fukierze było. Przejdziemy tym korytarzem, to już nikt nie będzie miał wątpliwości, ile fantastycznych osób gościła pani Fukiera. Mnóstwo tu jest pamiątek i z tego, co zasłyszałem, to Halle Berry nie mogła się nachwalić pani kaczki. Chciała aż ucałować chyba z tego powodu. Nie, ucałowała moją rękę ze zrobienia takiej kaczki, a w ogóle nie wiedziałam, że jest w restauracji i poproszono mnie, że jest gość, który chciałby mnie przywitać. A i że ja bym chciała go też przywitać. A z Sharon Stone, to jak to się okazało, że panie trafiły razem do toalety, jeśli mogę tak powiedzieć? No, jeżeli jej rozmowa była wartka i ona naprawdę wręcz opowiedziała wiersz o moim barszczu, że to jest smak ziemi polskiej, no to było bardzo emocjonalne i ona była w szoku, że jest coś takiego w takim kolorze. I powiedziała, czy ja się z nią napiję szampana w toalecie, bo jest piękna. I tam spędziłyśmy czas taki damski na plotkach o facetach i o mężczyznach i o ważnych momentach naszego życia i trwało to ponad godzinę. Ale tych zdjęć jest tu jeszcze więcej. Które spotkanie jeszcze zapamiętała pani jakoś szczególnie? No wydaje mi się, że spotkanie z Catherine Deneuve na patio. Wtedy siedziała też Szymborska i Miłosz na patio. I pamiętam, że było bardzo dziwnie, bo był dosyć duży zgrzyt, bo Szymborska bardzo chciała poznać panią Catherine Deneuve, na co jej menadżer chyba się nie zgodził. I byliśmy trochę zaszokowani, no ale może. Ale te mury to pamiętają. Ale te mury to widziały. Chirac z moim świętej pamięci mężem. Tutaj jest Arzak, premier Hiszpanii, Zuganow, faszysta rosyjski na konferencji w Davos z naszą kuchnią. Tutaj jest Bregowicz. A po drugiej stronie mamy spotkania z naszymi pierwszymi damami. Pani Maria Kaczyńska, pani Jolanta Kwaśniewska. To było dwa tygodnie przed śmiercią Marii Kaczyńskiej. To był taki wieczór najbardziej wpływowych, najważniejszych, najbardziej odważnych kobiet Polski. Na tym samym spotkaniu też była Jolanta Kwaśniewska i powiem zupełnie szczerze, że to była jedna z najprzyjemniejszych rozmów, jakie miałam z Marią Kaczyńską, która była bardzo szczera, bardzo otwarta i bardzo spragniona wiedzy na temat tego, jak należy pić wino, do czego, jakie ma zamawiać wino, żeby wypaść dobrze. Było to bardzo szczere i bardzo ciepłe. A ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na wizytę Sary Ferguson, bo też była księżna Anna, dla której było pierwsze menu robione w Fukierze, przeze mnie zresztą osobiście, bo wtedy byłam szefem kuchni i pracowałam w kuchni. I pamiętam, że to było no, bardzo ciepłe i fajne spotkanie. Ona była bardzo otwarta i bardzo miła. To jest Fukier przedwojenny, a no i jeszcze jedno spotkanie z modelką, która miała prawdziwy apetyt, jakiego w życiu nie widziałam. Wzięła ze sobą doggy bag, czyli duży kosz do samolotu swojego, żeby nie korzystać z cateringu samolotowego, tylko zjeść na przykład pasztet. Zabrała trochę Polski ze sobą. Tak. Ale ja muszę powiedzieć tak. Wielu osobom się wydaje, że restauracja to jest tylko kuchnia, a to miejsce jest niezwykłe, bo to jest też sztuka, pani wspomnienia rodzinne i ambasada polskości. Pokażemy kolejną salę? Dobra, idziemy dalej. Tu jeszcze cicho, taka cicha, cisza przed burzą. No tak. Ale za chwilę zacznie się dziać, a ten stół podobno pamięta najwspanialsze nazwiska tego świata. Tak, to jest stół magiczny, gdzie dzieją się magiczne rzeczy i też przybywają magiczni goście. Tu właśnie zazwyczaj siedzę ja na czole stołu i obok mnie właśnie siedziała Sharon Stone, królowa Hiszpanii, Kissinger siedział, również bardzo często Brzeziński, Madeleine Albright. No nie będę się chwalić, moglibyśmy tą listą żonglować i żonglować. Naprawdę jest to taki stół, przy którym się dzieją bardzo, bardzo ważne, łącznie z naszą Wigilią, którą bardzo często właśnie
jakby rytuał cały wigilijny dzieje się w Fukierze w dzień Wigilii, ponieważ jest to miejsce rodzinne i przyjmujemy rodziny, które mają ochotę po prostu może nie tak bardzo się zapracować, to zbliżyć się do siebie. A czy Pani organizowała w swoim życiu w Fukierze właśnie jakieś ważne wydarzenia dotyczące Pani prywatnego życia, urodziny, chrzciny, wszystko tutaj? Wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy się działo w Fukierze i moich, bo przy udziale Maćka Nowaka urządził mi chyba najlepsze urodziny z orkiestrą dętą Marynarki Wojennej z Gdyni. Przeszedł przez cały rynek, tutaj był obłęd. Wszyscy wiedzieli. I wszyscy wiedzieli, wszyscy słyszeli i wszyscy tańczyli. Także też wręczenie sławnej nagrody Poziomek, do której pewnie wrócimy, bo nie chcielibyśmy, ja chciałabym nam i turystom wskazać, gdzie należy w Polsce się zatrzymać. I ten e-book będzie bardzo ważny. Mam nadzieję, że będzie genialnym przewodnikiem, tak jak ten poprzedni, tylko dużo bardziej praktycznym, że będzie się sprawdzał nie w ręku, ale również w komputerze. Mhm. To przed nami, ale dla Pani, co nie jest tajemnicą, bardzo ważna jest też sztuka. Czy są tutaj jakieś obrazy, zdjęcia, które są Pani szczególnie jest bliskie? Obraz mojego przyjaciela Francesco Pistolesi zrobionego w Madrycie. To jest taki klimat trochę gojowski, tej bardzo goi, malarz Goya, bardzo piękny. Ten obraz jest wyczesany z rynku w Madrycie, przypomina mi bardzo Picassa i jak gdyby atmosferę właśnie madrycką. Tu jest obrazek, który kocham. To jest jeden z obrazów z mojej pierwszej wystawy w Madrycie, nazywa się Komórki do wynajęcia. Dobrze byłoby się zbliżyć, bo tam są różne sytuacje życiowe kobiet i mężczyzn razem. Bardzo taki trochę zbliżony do czasów kubizmu, braka, ale to jest jeden z obrazków, który bardzo, bardzo lubię. Ja swoim przyjaciołom zawsze tutaj pokazywałem portret Lary. Który Lara zabrał ze sobą. Dlatego pójdziemy do drugiej sali, bo tam jest portret z kolei Pani. Tak, idziemy do drugiej sali. To jest moja ukochana babcia, trochę widać, że jest podobna. No zdecydowanie, nawet tutaj były głosy, że może to Pani, zastanawialiśmy się. Nie, podobieństwo to uderzające. A tam na końcu sali? To jest portret mój, zrobiony przez mojego pierwszego narzeczonego z Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie, Rodolfa Gomeza. Ja miałam tu 18 lat i pamiętam, że wtedy ten obraz mi się za bardzo nie podobał. Ale cieszy się powodzeniem, wszyscy go bardzo lubią. No chyba jest trochę do mnie podobny, trochę. Tutaj zauważyłem też to są małe rysunki, które wysyłałam jako zaproszenie na mój ślub. Zaproszenie na ślub? Tak, na mój pierwszy ślub z moim mężem w Madrycie. 20 maja 82 roku. Przepiękna sprawa. A ja sobie teraz chwilę usiądę. To jest moje ukochane miejsce na moje poważne rozmowy. Ja już tutaj wszystko słyszę i widzę, co się dzieje tam. I właśnie stąd zawołano mnie, żeby mi powiedzieć, że Halle Berry jest naszym gościem. A, proszę bardzo. Ale wszystkie takie naprawdę ważne rozmowy dzieją się tu. Ja sobie też przysiądę i zapytam o wszystkich, którzy nas tutaj goszczą, bo jesteśmy tu już kilka godzin. Czy to jest tak, że można powiedzieć, że pracownicy Fukiera to jest dla Pani rodzina? Że Wy sobie o wszystkim mówicie, że czasem jest ten czas, żeby sobie podyskutować? Myślę, że najważniejszą rzeczą jest, żeby załoga czy ekipa, która z Tobą pracuje, czuła Twoje przesłanie w danym miejscu i mój szef kuchni, Szymon, jest taką osobą. Justyna jest menadżerem i to jest bardzo miłe, że nie trzeba za dużo gadać, żeby ludzie wzrokiem porozumiewając się zrozumieli, że coś jest w porządku, że coś trzeba zmienić. Dla mnie to jest bardzo ważne, kto tu pracuje, w jaki sposób pracuje. No, utrzymać restaurację 33 lata to jest naprawdę wielki wysiłek, wielka miłość do tego, co się robi. A jest trochę tak, że żeby tutaj dostać pracę, to trzeba Magdę Gessler oczarować? Jeżeli chodzi o szefa kuchni, na pewno. Mhm. Nie utrzyma się ktoś, kto nie ma talentu i kto nie ma pasji. Poznamy Szymona? Ach, poznamy Szymona. A idziemy do kuchni, czy zawołamy go tu? Idziemy do kuchni. Szymon, jak kaczka? Już właśnie wychodzi z pieca. No. Ale pachnie. Wow! No to jest poproszę kawałek chleba. Puf. Jedna dla nas. Jedna dla mnie. Mm.
Pani Magdo, czy na kuchni zawsze jest tak cicho? Odgłosy w kuchni rosną takie jak odgłosy na sali. Jak zaczyna być coraz więcej gości, to trzeba być coraz więcej emocji. Może jest jak to pachnie, a to jest najstarsze danie fuchiera. Zaczęło się od podawania kaczki, która jest jedną porcją na jedną osobę i naprawdę to nie minęło. Ja poproszę sos i bułkę. Spróbujemy. Ona jest faszerowana jabłkami, tak jak zawsze. Czy to jest tak, że pewne rzeczy w fukierze w menu się nie zmieniają? Tak, to jest top 20 dań, które się nie zmieniają od 33 lat. To jest niesamowite. Pasztet z dziczyzny, tatar, nóżki z grzybami marynatami, na pewno barszcz czerwony, najlepszy na świecie, z kołdunami w zabajonym lubczyku, żurek na prawdziwka, który jest hitem do dzisiejszego dnia, bo to jest łopatka jagnięta z kuskusem i ratatouille, ale również gicz cielęta, koteciki cielęte, no i kaczka. I też kaczka, chyba dużo osób bardzo miło wspomina zupę nic i mamy wrażenie, że taki sekretny przepis. Zupę nic jest zakończeniem i euforią i orgazmem, ponieważ mówią, że ja jestem ortomanką kulinarną, to chyba tak jest. Taki sos prawdziwy z kaczki. O, i to jest piractwo. Nie przesadzam, jest obłęd. Tą kaczkę można się modlić. Jak człowiek jest głodny i jedzie, tak dojedzie tu i dostanie tą kaczkę, to już wie, po co żyje. A ja sobie to dokończę. I będziemy na jedzeni, to będziemy gotowi pokazać Państwu ostatnie miejsce, wyjątkowe, bo na poziomie minus 1. O! Dobra, taka kaczka zasługuje na takie besos. Zasiedliśmy w piwniczce, ale zanim o niej porozmawiamy, to tutaj niestety nie zarejestrowaliśmy. Pani po prostu zaczepia gości. Często są zdziwieni, że naprawdę można spotkać żywą, otwartą Magdę Gessler. Wydaje mi się, że jest mi bardzo miło i są zaskoczeni. Mhm. Są zaskoczeni też, że mówię 7 językami. Może ten angielski jest najgorszy, ale daje radę. A teraz byli goście z jakiego kraju? Bo to będzie... Była to mieszana grupa. Był jeden Szwajcar, Szkot i Hiszpan. Dlatego trzeba wpadać do fukiera, bo to niektórym się wydaje, że pani tutaj nie bywa, że to jest nieprawda. Jestem niespodzianką, taką kulą ognistą, która wpada, kiedy nikt się nie spodziewa i wtedy się wplątuje między gości stoły i żyje życiem fukiera i też smakami. I czasem bardzo często w ciągu tygodnia na plan z całej, przez całą Polskę jadą dania do mnie, żeby był testing i żeby utrzymać jednak poziom smaku. Trzeba to sprawdzać, bo każdy, jak jest bardzo duży ruch, gdzieś mu się coś może rozjechać, a do tego nie mamy prawa po 33 latach. A dla mnie niespodzianką była historia właśnie tej piwniczki, bo nie wszyscy może wiedzą, tutaj był kiedyś skład wina, wiele wieków temu. Znaczy, to jest tak, że pod wszystkimi tymi kamienicami, od tej począwszy, skończywszy na krokodylu dawnym, zresztą jeszcze pamiętam, kiedy mój szwagier prowadził tam tą restaurację, to był jeden sylwester, kiedy te piwnice, nie było drzwi, było wszystko połączone. Okay. To był bardzo ciekawy sylwester. Jeden z takich najbardziej przeze mnie zapamiętanych tam. Bardzo znana para polskich celebrytów siedziała w saniach, gdzie były prawdziwe łosie, a sanie były pełne lodu i wódki. To był pan, który... Jeszcze jeden pan, którego już nie ma wśród nas, ale który kochał wódkę ponad wszystko. I jego żona też, więc delektowali się, ale nie ruszając się z sani, prosząc podawać sobie kawior, łososia i tak dalej. 6 marca będziemy mieli urodziny fukiera, 33. Tak, nie wiem, czy będziemy mogli obchodzić 6 marca, ale jakaś data w pobliżu, no 33 lata w Warszawie restauracji, która dla mnie jest jedyną w zasadzie w Polsce restauracją, 100% polską, autentyczną, domową, z duszą, gdzie nie tylko jedzenie się liczy, ale również te mury gadają i stary fukier czuwa nade mną na pewno i nad nami i tworzy atmosferę niepowtarzalną, ponieważ to nie jest udekorowane miejsce, to jest miejsce takie jak dom, które obrasta w obrazy, w przedmioty wraz z czasem i w historię, no i w bardzo dobrą energię. Ale wróćmy wspomnieniami do tych początków. Pamięta pani otwarcie fukiera? Tak, pamiętam otwarcie fukiera, że no niestety było tak, że jak gdyby pieniądze na inwestycje w restaurację były nadużyte.
w mojej kieszeni w stosunku do innych różnych inwestycji. W związku z tym byliśmy w zasadzie bardzo zaskoczeni, ponieważ było to losowanie, gdzie już restauracja przeze mnie zrobiona i jak gdyby doinwestowana, czyli ta w ogrodzie w Pałacu Zamojskich, niestety nie przypadła mi, a może na szczęście, tylko przypadła Adamowi, jego wspólnikowi, a Fukier przypadł mnie i mojemu mężowi, więc on wylosował tą zapałkę, ale tu nie było nic, tam gdzie są, dzisiaj jest bar, były toalety. Zaczęliśmy od zera. I tak na koniec końców. Nie było obrusów. Były obrusy, tylko to były prześcieradła. No właśnie. A obrazy były pożyczone od przyjaciela z Konstancina, bo to też nas nie było stać. I ogólnie rzecz biorąc, no bo bardzo energetycznie, ale bardzo długo PKZ-y nam odnawiały ten przepiękny dom, który jest na Błazeriach, który był zamalowany za komuny chyba z 16 razy różnymi kolorami farby olejnej. Tu podawano wino pisane patykiem, najgorsze jakie może być, słodkie, i do tego były paluszki, ale zawsze to miejsce miało atmosferę. Wtedy też przychodzili studenci, trochę była inna atmosfera. Tak. Ja jestem taki trochę chyba naiwny chłopak, zawsze mi się wydaje, że prowadzenie restauracji musi być wspaniała przygoda, że po prostu mnóstwo kolorów, tylko... No to też, ale za tym też idzie ciężka praca, codzienna, mozolna. No to jest najtrudniejszy biznes świata, naprawdę. I biznes, i przygoda. To jest przygoda, w której trochę jesteś jak na morzu, która raz jest wezbrane, raz jest spokojne i trzeba nad tym panować. A jak było wezbrane i Pani mówiła o tych też trudnych początkach, to jak to jest możliwe, że pośród tych wszystkich różnych wyzwań, które przed Panią stały, jeszcze nagle na drodze pojawiła się mafia? Po prostu były czasy mafii i to była restauracja bardzo dobrze prosperująca i mafia też chciała jakiś kąsek dla siebie. No i uratowałam to miejsce. Nie wiedziałam, że mam tyle odwagi albo tak mało wyobraźni. No właśnie. Ale się udało, ale też to był moment, kiedy tu byli wszyscy, cały okrągły stół i cała demokracja, która w tym momencie zawitała do Polski, tu się jak gdyby rodziła przy tych stołach. Odbywały się najważniejsze rozmowy. I ja byłam w kuchni, ja gotowałam. I tu Bikont, Piotr Bikont określił to miejsce jako najlepsze w Polsce. Pamiętam, że wtedy miałam taki okrzyk bojowy, jak wchodzą goście, żeby było jeszcze więcej energii, wtedy wszyscy... Pani ma wiele okrzyków bojowych, umówmy się. No, bez przesady, ale ten jest wyjątkowy. I wtedy właśnie Bikont, ja w ogóle nie wiedziałam, że on jest krytykiem kulinarnym, opisał tą restaurację jako najlepszą w Polsce. Powiedziała Pani, że nie wiedziała Pani akurat przy tej mafii, że jest Pani taka odważna. Czego jeszcze dowiedziała się Pani dzięki prowadzeniu restauracji o sobie? No, że być artystką to jest bardzo dobrze, ale może nie do końca. Bo jest jeszcze kilka funkcji, które nie są artystyczne, ale są konieczne w restauracji. Że trzeba się znać na prawie, na rachunkowości, trzeba jednak... Znaczy, z jednej strony nie trzeba tak bardzo ufać, ale bez tego zaufania nie ma takiej radości, więc trzeba coś wybrać w życiu. No, może jakieś czasami porażki, jeśli się zrazisz do ludzi, którzy po prostu są oszustami, a masz wrażenie, że są to twoi najbliżsi sprzymierzeńcy. A wiele takie... razy musiała Pani odbyć takie lekcje? Na początku tak. I to było bardzo bolesne, bo to były osoby ogromnego zaufania, którym ja stworzyłam nowe życie, nowe warunki, jakby nową rzeczywistość, a ukradły mi to, co dla mnie było najbliższe. A były mi bardzo bliskie i ja stworzyłam im świat, którego by nigdy nie zaznały, do dzisiejszego dnia mają dobre życie. Jest wielka grupa osób, która jeszcze u Fukiera nie była. Od jakich dań zaczęłaby Pani tę przygodę, ten pierwszy raz, kiedy jest się w tej restauracji? Co tutaj zamówić? Wydaje mi się, że ten zestaw kanapek, żeby trochę posmakować i sprawdzić, w jakim kierunku idzie smak Fukiera, że to jest smak wykończony, że to jest takie jedzenie naprawdę bardzo wysmakowane i że te produkty są autentyczne i pyszne. Na pewno kanapki z tatarem i ze śledziem w lubczyku i zielonym selerze i gorczycy. To jest absolutnie... przebój. Tak? Już były? Teraz będzie barszcz. No i barszcz jest po prostu chyba najlepszy na świecie, ponieważ jest nie na mięsie, jest tylko na bardzo fajnych, korzennych warzywach. I kiszone buraki? Kiszone buraki, ale potem jeszcze całą noc stoi z 20-30 obierkami z jabłek, z szarej renety albo złotej, z antonówek, żeby ta pektyna weszła w barszcz i on był trochę taki jak prawie galaretka. I do tego nasionka koper suszony, całe połówki czosnku. Dopiero wtedy to doprawienie barszczu zaczyna przenikać do barszczu nocą, on się studzi i następnego dnia po prostu już jest takim prawie że eliksirem barszczu.
No i ten opis Dania zdecydowanie pokazuje, że jak jest pasja do gotowania, do kuchni, to i też musi przyjść. Ale dlatego są kołduny zabajone, które w środku mają jagnięcinę, polędwicę, szpik kostny, masło, majeranek, czosnek, pieprz i ciasto jest jak obrus, albo jeszcze cieńsze. I strzykają w powietrzu, a sos jest zabajone z lubczyku, czyli to jest rosół podbitym masłem z octem, z czarnym pieprzem i lubczykiem zielonym. Także to jest naprawdę... Małomazjasz, on zaraz spróbujesz, nie? Dobrze. Żeby nie było, że ja coś ciemniam. A lubi Pani opowiadać o jedzeniu, czy czasem jest już Pani znudzona tym tematem? Ja w ogóle nie jestem znudzona, cały czas lubię opowiadać o jedzeniu. Moim marzeniem jest założenie takiego telefonu, że dzwonisz do mnie i ja Ci opowiadam o jedzeniu, a Ty nie musisz jeść, tylko nabierasz jeszcze większego apetytu. No i potem Pana najlepiej wziąłeś jakiś środek następny i żeby nie opowiadać. 33. urodziny restauracji to wydaje mi się świetny, taka świetna przyczyna, żeby sobie może podsumować, a może sobie też myśleć o przyszłości. Czujesz drożdże? Nie, nie czuję drożdży. Nie czujesz zapach chleba? O, faktycznie, jak byłem trochę bliżej, widocznie potrzebuję być trochę bliżej niż Pani po prostu. Szymon, ja bym prosiła dla nas kanapki, znaczy dla mnie kanapki, dwie, a dla nich barszcz. Dobrze. Czy goście zamówili kaczkę Ci na górze, czy nie? Nie, tam jakieś inne rzeczy zamawiamy. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, czekamy. To szybko te kanapki dla mnie, bo umrę z głodu. I barszcz z kołdunami. Szef Szymon tutaj trzyma pieczę nad wszystkim, właśnie nas odwiedził, już wiemy, że będzie dobrze. 33. urodziny restauracji. Jakie są marzenia właścicielki o kolejnych latach takiej jednej z najstarszych? Nie. Nie będziemy marzyć. Nie będziemy marzyć. Nie. Cele? Dzień po... Carpe diem. Dobra. Dzisiaj żyjemy, dzisiaj mamy, dzisiaj tworzymy, dzisiaj dajemy jeść. Mamy jakąś tam przyszłość zarysowaną, ale ja nie lubię robić planów. Zazwyczaj, kiedy je masz w głowie, to... To jest niebezpieczne. Ja o te plany tak zapytałem z jednego powodu. Ja na żywioł. Dobra, o te plany zapytałem z jednego powodu, bo jakbym mnie poznał, to bym wiedział, czego życzyć. No to czego życzyć mogę? Spełnienia marzeń i szczęścia. W takim razie od wszystkich życzymy właśnie tego. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Było przemiłe. Dziękuję bardzo.